Witam, jestem Venom Lazarus, a to jest Minecraft Sen na Jawie. A dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę dziwny, wybaczcie mi, świeżo po imprezie jestem, a więc jakieś dziwne zachowania oczywiście, niech nie będą aż tak krytykowane źle. Dobra, to pokażę wam dzisiaj jedną z ciekawszych moich budowli, bardzo przydatnych. Zaraz zobaczycie co i jak, tylko sobie wejdziemy do mojej zajebistej piwnicy. Gdzie mam wózeczki? Kurde, gdzie te wózeczki? Oczywiście ustaliłem sobie już tory, żeby pojechać w tamtą stronę. Oczywiście normalnie jeździliśmy tutaj w prawo. Ale zanim pojedziemy, chciałem podziękować wszystkim, którzy komentują. Komentują filmy moje, a jakieś pomysły dają. No słuchajcie, bardzo się cieszę, że się angażujecie. Bardzo mi tego potrzeba. Niektórym pomagam. W większości jestem w stanie odpowiedzieć, więc cieszę się, dawajcie znać jak coś potrzebujecie również, od tego jestem. No a teraz to co? No kurde, wypadałoby pojechać, nie? Czekajcie sobie, postawimy wózeczek, pyk, przycisk i jedziemy, jedziemy, słuchajcie. Nie wiem czy wiecie, ale już przekroczyliśmy próg 400 subskrypcji, no niedługo 500, słuchajcie, no kto by pomyślał w niecały miesiąc 500? Ja na pewno nie. Szok. Tutaj jak jedziemy, popatrzcie. A właśnie, widzieliście, jak się fajnie otwierają i zamykają drzwi? Znaczy drzwi, ściana. Właśnie, kiedyś na pewno wam to pokażę, bo to jest przydatna rzecz. Tym bardziej, żeby te zielone, kurde, mizerie na mnie wchodziły. No bo kurde, jak tam by weszło coś, jakby walnęło, no to bym pół tego korytarza nie miał. Oj, 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 stój, 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 stój. Stój, jak ci mówię. O, dobra, dobra. Poczytujemy troszeczkę. A jakby nie było, jak czytałaś to na maksa. O, na przykład, proszę ja was, jak ktoś gra w karty, to wie co to jest, jak ktoś nie gra w karty, oczywiście zapraszam popatrzeć, a oczywiście nie zachęcam do gier losowych, absolutnie. Wszystko jest z lawy i szkła. Co ciekawe, zagadka dla wszystkich, jest to zrobione z jednego wiaderka lawy wylanego tutaj. Jak ktoś będzie sobie budował, to musi to rozkminić, co i jak, że cała powierzchnia jest. A nie było łatwo to zrobić, spadało się nieraz i powiem wam, bolesne to było, ale warto było. Obok będzie symbol Karo. Bez komentarza, obiecałem, tak będzie. Oczywiście pozdrawiam tą osobę i mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie ma to jak mój epicki most, popatrzcie. No po prostu boski jest. Piękny. Po prostu piękny. Beautiful. A zaraz sobie usiądziemy. Wyłączymy latanie. I jedziemy. I tam zobaczcie, po lewej, po prawej most. No po prostu coś niesamowitego. Naprawdę epicko to wygląda. Powiem szczerze, jestem tak z tego dumny, że to szok. A na środku, tak jak widzicie już tutaj, jest rozjezdnia. Rozjezdnia oczywiście mojej kolejki. Tym bardziej, że ja preferuję kolejkę... brzmi to dziwnie ręczną. Ale o, kurna, tu już jest wózeczek. A, stój! Stój, jak ci mówię. No. Dobra, zostawimy może ten wózeczek tutaj. Znaczy wiecie, no wysiadam, lubię się przejść. Przejść się do następnego wózeczka, którego kurde już widzę tu nie ma. Jednak wezmę. O. Przejść się, pojechać. No, zobaczyć do skrzynuni. O, proszę. Można zejść na dół u mnie. Bo uważam, że tak, że każda wieża taka łącząca musi mieć zejście na dół. No bo słuchajcie, no jeżeli gdzieś wracacie z jakiegoś tam podboju. A na przykład tutaj w moim przypadku przez bagna jakieś, no to kurde, to chcecie być bezpieczni, nie? No to dlatego tutaj, o, zaraz, słyszę złe rzeczy. Halo? 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 O, nie ma nikogo. Wydawało mi się, że słyszałem pająka. No w każdym razie, o, widzicie, no i zawsze można sobie później już szybciutko podjechać, ale popatrzcie z tej perspektywy z dołu, wybaczcie, że jak się tak oglądam, ale są takie stworki zielone, no nie wiem, czy wiecie, o właśnie takie, które robią naprawdę duże boom. Uszysz, ty kurna! Ja tu ludzi oprowadzam, a ty mnie mackami. O, widzicie, naprawdę jest to wysoko, coś gdzieś spadło. O, przykro mi, palimy się.
No. Jest to epickie. Nie musiałem tego oświetlać od dołu, dlatego że od góry jest oświetlone, więc troszeczkę tak cień pada fajny. Więc naprawdę, no, jest to epickie. Z tej strony tak samo. I zaraz wam pokażę, dokąd sobie pojedziemy. Tak, tylko wejdę sobie na górę z powrotem. Op, op, op. Up, up, up and away! O, Jesus. Szybciej, szybciej, szybciej. Dawaj, 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 dawaj. O, jesteśmy. Tu okienko bez szyb, bo po cholerę ja lubię sobie popatrzeć na bagna. O, fajnie wyglądają. Nice. Tak, miałem wam pokazać coś epickiego. To jest to. To jest to. To właśnie jest to. Zaraz podjedziemy. Jeżeli ktoś zna angielski, to jest mój TechLab. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to jest po prostu moje laboratorium techniczne. O, tak to nazwijmy. Może się zatrzymajmy. Mówię zatrzymajmy. O, właśnie. Podlecimy sobie. Pokażę wam dookoła to. Zobaczcie. Tak wygląda mój TechLab. A glowstone'a nie było łatwo wydobyć w takiej ilości. Tym bardziej, że no niestety tyle razy, ile się ginie w netherze, to szok. No ale słuchajcie, no kurde, no ale efekt jest świetny. No dlatego warto było. Warto było. Polecam sobie coś takiego zrobić. Jak ktoś się nudzi oczywiście w Minecrafcie, jak ktoś nie ma pomysłów. Figury geometryczne, inne bajery też fajnie wyglądają, powiem wam. No to nie wiem, jaka to figura, ale fajnie. To tak wygląda troszeczkę, jakby to był jakiś taki pakunek otwarty, nie wiem, czy widzicie, no ale... okej, okay, jakaś kostka. Sobie zlecimy, o widzicie, mostki moje zarąbiste. Ja tyle o nich mówię, ale wierzcie mi, kurde, do znudzenia się je budowało. Alright, i sobie wyłączymy to cheatowanko i jedziemy, słuchajcie, do środka. Do środka TechLabu. Od razu tłumaczę, po co mi TechLab. Takie pomieszczenia w środku i tak dalej. Ja tam kolekcjonuję, słuchajcie, może złe słowo, oj. Robię sobie mechanizmy, które są mi potrzebne na co dzień przy budowaniu czegoś. Tu akurat są trzy, ale to jeszcze mało, ponieważ nie miałem czasu, żeby jakoś zagospodarować bardziej ten teren. Nie powiem, co robią te mechanizmy, dlatego że to w następnym odcinkach kiedyś wam pokażę krok po kroku, bo warto. To są po prostu przydatne mechanizmy na co dzień na temat takich zwykłych pierdół, jak na przykład drzwi, jakieś tam klapy i tak dalej. Więc to warto wiedzieć. No, mam oczywiście pięterko jeszcze niższe. O, proszę, jak ładnie. O. Jeszcze nie zagospodarowane, ale do czasu. Mam jeszcze parę pomysłów. Znaczy, parę mechanizmów, które chciałbym wybudować. No bo wiecie co, no każdy ma sklerozę. No kurde, większą albo mniejszą. Jak zapomnę, no to gdzie kabelek puścić, to sobie o, podejdę, rzucę okiem i teraz już wiem, nie? Ja wam specjalnie tak nie pokazuję tego, dlatego że to jest bez sensu. A wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. No mam nadzieję, że się podoba. Lapis lazuli się zbierało długo, ale powiem wam, warto było też. O, już mamy dzień. No popatrzcie. Piękne bagna. Beautiful. No po prostu miodzio, miodzio. A tam zobaczcie, w mgle ginie mój most. No coś cudownego. Na pewno w następnym odcinku wam coś fajnego pokażę z mechanizmów. Wypadałoby, skoro już o takich rzeczach mówię. To jest jeszcze raz TechLab mój, pokażę wam. Tym bardziej, że no mówię, to są mechanizmy dosyć przydatne każdemu, myślę. Między innymi w tych mechanizmach pomógł mi Kubas 81. Pozdrawiam go serdecznie, mój dobry przyjaciel. Miał głowę, co i jak zrobić. Część on, że tak powiem, pomógł mi ogarnąć. Część ja mu pomogłem, więc na pewno jakaś kooperacja była. Wiecie co? Włączymy sobie... A, kurde, szalejmy. Noc sobie włączymy. Normalnie. A jeszcze sobie włączymy latanko. Mam latanko? Dupa. Nie mam latanka. O, mam latanko. O. I sobie popatrzcie, jak to wygląda z odległości. Najśmieszniejsze jest to, odcinki wypuszczam średnio 2 razy w tygodniu, gdzieś tak. Ale wiecie, no wybudowanie tego łącznie z mostem to zajmuje jakiś tydzień. No, więc mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.
W następnym snapshocie, znaczy w tym snapshocie Minecrafta, który się pojawił, czyli tak zwanej zapowiedzi, czyli w update'cie już 1.2, na pewno pojawi się to, że można jeszcze wyżej budować. O, i to o wiele wyżej. Ale wiecie co, mi to nie jest potrzebne. I tak to zajebiście wygląda. No, popatrzcie sobie. Beauty. Miodzio. No po prostu miodzio. Fantastico i tyle. Oczywiście zaraz mi się ktoś zapyta, jak ja zrobiłem te łukowate podpory. Słuchajcie, metodą prób i błędów, bo powiem wam, że nie zawsze mi to wychodziło. Dopiero później, jak ustaliłem jakiś motyw, to jakoś mi to wychodziło. To pokażę wam tak z bliska jeden taki pylon. No, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak takie rzeczy się robi. Natomiast, no mówię, no to już jest zabawa, tak troszeczkę prób i błędów, troszeczkę tu, troszeczkę tam, tak żeby zaokrąglić. No dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze sobie podlecimy. O. Mam nadzieję, że się podobało. Na pewno jeszcze w przyszłości was zaskoczę, to już wam obiecuję. Teraz powolutku, jeszcze troszeczkę czasu, myślę, że koło pół tygodnia. No, troszeczkę czasem więcej, a skończę mój fajny projekt radioteleskopu. Co więcej, zobaczycie, jak nie wiecie, o co chodzi. Ale to mówię w swoim czasie, dlatego że naprawdę tego mam tyle na głowie, że to szok. Aktualnie mam do skończenia jeszcze dwa projekty oprócz tego radioteleskopu. Więc wierzcie mi, nie wiem, w co ręce włożyć, normalnie. W każdym razie chciałem też podziękować osobom, które takie miłe słowa piszą w komentarzach, że rewelacja i w ogóle. Słuchajcie, jak ja wam się przydam, to jest wystarczająca nagroda za to. Naprawdę, cieszę się z tego powodu. No w każdym bądź razie, dobra. Tyle mojego chrzanienia, głupot i tak dalej. Trzymajcie się. Subskrybujcie, żebyśmy jak najszybciej doszli do 500, żeby jak najwięcej osób o nas usłyszało. A komentujcie przede wszystkim, bo to jest dla mnie najważniejsze niż żadne tam subskrypcje. No i co? Jak coś trzeba, dawajcie znać. Trzymajcie się ciepło. Hej!